Cześć, witajcie, z tej strony SKJM Gaming, a to jest trzeci odcinek ze skoków narciarskich na naszym kanale. Dzisiaj po raz trzeci już pogramy sobie w tą oto gierkę. Zaczniemy sobie, tak jak zawsze, od treningu. Tak jak zawsze, zaczniemy sobie od skoczni najmniejszej, jaką mamy dostępną w wersji demo. No i teraz polecimy sobie, oczywiście jako że to jest trening, to z ułatwienia polecimy sobie może nie z najwyższej belki, ale z 20 już jak najbardziej można sobie skoczyć. Myślę, że tak po dwa skoki na każdej skoczni sobie zrobimy. Pierwszy skok już za nami, no i teraz drugi skok. Pierwszy to było 139,5, a teraz czy będzie lepiej, czy będzie gorzej? Będzie chyba gorzej potem. Będzie gorzej na pewno, ale ile to będzie? 138 to nieznacznie gorzej, ale gorzej jednak. Dobra, lecimy do Lillehammer. No i zakończymy sobie trening na Oberstdorfie, a później przejdziemy sobie już do Pucharu Świata. Tutaj również 20 belka. Czyli jakby 2/3 belki, więc na przykład w procesie będziemy się nie... zobaczymy, co się zrobi. Hej, całkiem niezły skok to był. Spodziewałem się, że będzie gorzej, bo chyba minimalnie spóźniłem na progu. Przynajmniej tak mi się wydawało. No i jak widać, to nie przeszkodziło, żeby osiągnąć tutaj bardzo dobrą odległość. A teraz będzie chyba gorzej. Nie wiem, nie patrzyłem, ile tam skoczyłem w pierwszym skoku. No i dobra, dwa skoki za nami. Pozostało nam jeszcze w tym treningu tylko najwyższa skocznia, największa. Największa. A tutaj polecimy sobie, może by tak... Z 35. Najwyżej sobie podniosę belkę, jak tu będę słabo skakał. Zobaczymy. Oj. Już widzę, że ten pierwszy skok nie wyjdzie. Bo tam jakiś problem był, jakiś błąd chyba mój. Nie wiem, czy to mój błąd, chyba mój błąd, no. Ale w ogóle tak już dziwnie wyszedłem z progu. Ale ten skok też nie będzie lepszy. Oj, też nie będzie lepszy. Słaby te skoki. Wiecie co, na tej skoczni sobie chyba skoczę z najwyższej belki. No bo jednak to jest skocznia, na której ja z niższych belek skakać nie umiem. Tylko z najwyższej. Tylko z najwyższej belki wychodzi mi tutaj jakoś. No i zobaczmy, najwyższa belka. Wysoko, no wysoko nad skokiem. Bardzo wysoko. No i ładny skok. 269,5. Myślę, że zakończymy sobie ten trening teraz. Wejdziemy sobie do Pucharu Świata. Zbierzemy zawodników, ja to już sobie już wygrałem. Wybrałem Eisenbichlera i Kobayashiego. A skocznie, no to myślę, że Oberstdorfu na pewno nie wezmę. Może 3 razy Lahti, 3 razy Lillehammer. Zróbmy tak. I rozpoczynamy sobie Puchar Świata. Kurde, ale strasznie teraz ścina gierkę, więc może być ciężko. Nie wiem, ląduje, ale on nie ląduje. Jakby... Nie słucha mnie ten skoczek. Ponieważ jak klikam lądowanie, on... No to totalnie gdzieś i wywala się. Teraz się udało wylądować. 114,5 metra. No to są słabe skoki. Ale nie, tak ścina, że ja nie wiem, czy ja tutaj będę. Czy ma jeszcze jakiś sens w ogóle? Hej, to był naprawdę niezły skok. To był chyba mój rekord w ogóle na tej skoczni. To był mój rekord. No i Kobayashi ma naprawdę trudne zadanie. Nie spodziewałem się, że na tych lagach skoczy tu lepiej niż bez lagów. Ale zdarzają się też słabsze skoki. I ten właśnie taki był.
Bo na tych lagach, jakie tu są, no ciężko jest zrobić cokolwiek, naprawdę. To nie jest wcale proste. A takiemu amatorowi jak ja totalnie to nie wychodzi. Cóż, Eisenbichler na pewno wygrał. Ta pierwsza odległość, odległość pierwszej serii, to pierwsza odległość, tak? Sprawiła, że on tutaj dziś na pewno wygra. Może będzie punktka? Nie będzie punktka. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. W sumie mogłem inaczej zrobić. Mogłem zrobić Lahti, raz Lillehammer. A nie teraz tylko Lahti, 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 a później Lillehammer. Ścina naprawdę strasznie, strasznie ścina i nie wiem, czy uda się tutaj. No i widać na lagach też da się skapać, no nie, bo pobiłem swój rekord na lagach, ale... No jednak bez lagów po prostu skacze mi się i tak lepiej. Tak bardziej komfortowo. Bo na lagach to część takich rekordów, kurde, muszę się strasznie postarać. No bo inaczej nie wyjdzie nawet tutaj 80 metrów. Ryoyu Kobayashi w pierwszej serii, drugiego konkursu. Zobaczymy, jak poradzi sobie Japończyk. Ładnie wyszedł z progu i wysoko nad zaskupieniem, właśnie nisko był. Ale odległość 120,5 metra. Dla standardowego tutaj gracza Deluxe Ski Jump byłaby to bardzo łatwa odległość. A dla takiego amatora jak ja jest to w zasadzie trochę trudna odległość do osiągnięcia. Eisenbichler prowadzi po pierwszej serii. I druga seria Kobayashi. Kobayashi leci pięknie. Leci daleko. Leci, może nie po zwycięstwo, ale na pewno na podium. To nie da się tak zrobić, nawet jakby leciał 0 metrów, to i tak podium jest. I powiem wam szczerze, że i tak wychodzą mi te skoki lepsze niż się spodziewałem. Patrzcie, 250 punktów, nie metrów. 250 punktów idealnie, 239, więc duża strata. Ale powiem wam szczerze, że wychodzą te lepsze skoki niż się spodziewałem. Spodziewałem się czegoś gorszego jednak, że nie będzie aż tak dobrze. A jest spoko, ale teraz może być słabo, bo jak ja mówię, że jest dobrze, jak odpowiednio jest dobrze, ja o tym powiem, że jest dobrze, to później już jest tylko jest słabo. Chociaż ten skok do punktu K będzie. Jakbym taki skok oddał w tamtym konkursie, no to mógłbym nawet walczyć o zwycięstwo. A ja skoczyłem tylko 116, bodajże to było chyba, czy 117. No i niestety, zwycięstwo. Może i stety, bo zależy kto lubi Kobayashiego, kto lubi, kto nie lubi. Ja lubię w zasadzie obu tych skoczków. Gdybym ich nie lubił, to tutaj nie było ich. No tak, zbliżę 8 minut odcinka już, a ja dopiero chyba, to jest dopiero konkurs. A już połowa odcinka siadła. Kurde, mogę jeszcze trochę pociągnąć ten skok. Jest rozmiar skoczni. Nie rozmiar skoczni. Jest punkt K tej skoczni. W zasadzie to jest odcinek, który ja nagrywam. Tak w zasadzie z jednej beczki tutaj. Sprawa. No to jest odcinek, który ja nagrywam tylko dlatego, że w zasadzie oficjalny odcinek, który nagrałem, on miał lecieć na kanał, ale gdy ja sobie go przesłuchałem, miałem go nie przesłuchiwać, miałem go wrzucić. Ale przesłuchałem go i po prostu tak mnie tam ścinało, że nie wiem, że po prostu to było zawsze. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie tak ścinał tak bardzo. Mam nadzieję, że w ogóle go nie będzie ścinać, że będę mógł sobie normalnie go wrzucić, a nie kurde, że ścina. Bo grę ścina, ale pytanie, czy będzie ścinał mój głos. Jeśli będzie ścinał mój głos, to zaciekawienie będzie. Ojoj. Myślę, że każdy wie, kto dziś wygra ten konkurs. No Eisenbichler nie ma takiej opcji, żeby on to spieprzył teraz. Chyba, że... Widzicie coś... No i gdzieś znowu w granicach punktu K, ale tym razem troszkę krócej, ale jest ogromna przewaga. To jest tak duża przewaga. I lecimy teraz do skoczni, na której zazwyczaj skacze mi się lepiej. Ale czy teraz tak będzie? Czy teraz też będzie mi się tu skakało lepiej? Zobaczymy. Ryoyu Kobayashi, ale nie no, po prostu bardzo ścina. Podczas w zasadzie ruszania z progu, że ja dopiero ruszam, no nie? To strasznie ścina, później to już te lagi nie są takie wielkie, chociaż pozostają. Pozostają, ale już takie wielkie nie są. Są już mniejsze.
A to było to bardzo słaby skok. Kobayashi, zwycięzca jednego konkursu jak na razie. Piszcie w ogóle w komentarzach, czy dobrze odwzorowałem Kobayashiego, czy dobrze odwzorowałem Eisenbichlera. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy do treningu, to o niej powiem. Czy zaraz? Jak skończymy Puchar Świata, to powiem o tych rzeczy. Dobra. Eisenbichler. O. Kurde, była szansa na punkt K, a tymczasem upadek! Upadek, what the fuck, no to pięknie. No teraz świetnie. Czyli wygląda na to, że znowu Kobayashi wygra. No kurde, lubię Eisenbichlera. No i wygląda na to, że Kobayashi wygra pomimo gorszego skoku od Eisenbichlera. W zasadzie sumując, no wygrałby Eisenbichler, bo tutaj jest 119, chociaż i tak mogłem pociągnąć. No teoretycznie skaczy mi się lepiej w Lillehammer, ale skacze tu słabo. Jak na to, co robiłem tutaj przed nagrywaniem odcinka. Przed nagrywaniem odcinka było tu dużo, dużo lepiej. A teraz no to słabo, co najmniej słabo. Mógłbym powiedzieć. O, o. No to jest już jakiś skok. To jest już jakiś skok. Nie powiem, że to był dobry skok, no bo i tak skakałem tu lepiej. Ale był to skok jakiś. Już był to jakiś skok. No cóż, 118,5. W Lachti powiedziałbym, że jest to bardzo dobra odległość. No bo wiadomo, poza punkt K. Jednak tu jest to grubo ponad 5 metrów przed punktem K. Kurde, no, no niestety. Eisenbichler tym razem może stracić koszulkę lidera. 23 punkty, dziwne, powinien dostać co więcej bez kitu. Eisenbichler, ciśnij, ciśnij, no bo przegrasz. Nie będziesz miał koszulki lidera. Czy mój ulubiony skoczku. Nie, no patrzcie, nawet to nie dramat po prostu. Jakiś kur dramat, no. Beznadziejnie tu skacze. To już mogłem to Lahti w zasadzie wierniczyć. Cały Puchar Świata tym Lahti. Bardzo słabo, beznadziejne te skoki. Myślę, że po tak słabych skokach nie obejdzie się przed lotami z najwyższej belki w Oberstdorfie. Nie, jeszcze mi tu na kabel weszło. Na kabel mi weszła myszka, myszka mi weszła na kabel. Czy mogę to przełożyć jakoś? Kurde, nic nie dało. O. Tak sobie to przełożę, pomoże to? Chyba jest ok. Zobaczmy. Zobaczmy teraz, mam tu troszkę więcej miejsca. Ale teraz jak ścina, ale ścina, ale ścina, strasznie ścina. No i te ściny mówią same za siebie. Ponieważ to był beznadziejny skok. Ścina strasznie. Jestem ciekaw, czy tam w filmie też będzie tak ścinać, jak już tutaj wrzucę ten film. No i to był naprawdę spoko skok. W zasadzie, ej, 130,5 metra i 130,5 punktu? Ale jajca, nigdy tak czegoś takiego nie miałem. Ale troszkę spieprzyłem to, bo to była szansa. Patrzcie, tutaj się dzieje rzecz przeciwna do Lahti. Bo tutaj, kiedy wydaje się, że osiągnęłeś punkt K, to jest przed punktem K. A w Lahti znowu wydaje się, jakbyś lądował przed, nie, 5 metrów przed punktem K, a okazuje się, że tak punkt K był. No dobra. No to lecimy, proszę bardzo. Ryoyu Kobayashi. To, że ścina, to ja już nawet nie będę o tym mówił, bo ścina tak bardzo, że za bardzo, no nie, no to strasznie ścina tutaj. No nie było nawet mowy o tym, o dobrym skoku. W przypadku takiego ścinania. A patrzcie, ta skrzydła jest mniejsza, to znowu w ogóle nie ścina. To jest ciekawa rzecz.
Słabe, to jest po prostu słabe. No dużo lepiej tu wychodziło przed odcinkiem. To koniec? Koniec chyba Eisenbichler wygrał, czy tam Kobayashi. No nie obejdzie się bez treningu. No to Lahti, no tutaj, no najwyższa belka, no co się tutaj będę pieprzył z tym. Najwyższa belka i lecimy, czemu ja ruszyłem. Dobrze, zobaczmy jeszcze raz, jak słaby tutaj jestem. O. Teraz to bym się na rekordy to chciał. Dobra. Rzecz, którą mówiłem podczas Pucharu Świata. Mówiłem, że coś powiem. Otóż chodzi o to, że myślę, że w różnych odcinkach, nie wiem, ja to może mówiłem w ostatnim odcinku, ale nie pamiętam, mam sklerozę. Być może to mówiłem. Mam tutaj taki kombinezon skoczka. No i piszcie w komentarzach, co to za skoczek. Jakiego skoczka odwzorowałem. Jakiego skoczka ubiór odwzorowałem, jakiego skoczka kombinezon odwzorowałem. A ja w komentarzach przypnę wam serduszko. Wszystkim dobrym odpowiedzią. Chyba tego nie mówiłem w takim odcinku, ale mówiłem. Z najwyższej belki po dwa skoki. No i tyle będzie z tego odcineczka. A to są słabe skoki w zasadzie. Ja to nawet chyba raz w Pucharze Świata skoczyłem dalej. Oczywiście ten skok był nieustanny, bo takie odległości to już są bardzo ciężkie do ustania. Czemu ja ruszyłem? Jak kliknąłem, żeby nie ten. Ciekawe, czy da się tu skoczyć mniej niż 20,5 metra. Z najwyższej belki oczywiście. Nie ma tutaj innej opcji. Myślę, że przyczyną tego, że tak słabo skaczę w tej grze, jest to, że w zasadzie ostatni raz grałem w tą grę wtedy, kiedy nagrywałem odcinek poprzedni. Dla tych, co nie widzieli ostatniego odcinka, no to kto chce zobaczyć, to serdecznie zapraszam. Ale tak jak mówię, od ostatniego odcinka grałem może raz. Może nie tak, że od ostatniego odcinka w ogóle, ale może raz grałem. I to było w zasadzie następnego dnia, albo może w ten sam dzień nawet. Ale później, przez cały tydzień w to nie grałem, a dzisiaj przed nagrywaniem troszkę. Myślę, że to może być jedna z przyczyn, przez które tak słabo tu skaczę, no bo normalnie to chyba lepiej mi tu wychodzi trochę. Zdarza się, no częściej się zdarza skakać poza punkt K Pucharze Świata z tych niższych belek. A teraz jak no nie grałem w to troszkę, to myślę, że to może być główna przyczyna tego, że tak słabo mi tu idzie. No i na zakończenie tego odcineczka polecimy sobie w Oberstdorfie z najwyższej belki, dwa skoki z najwyższej belki. Ładna sylwetka w locie, bardzo ładna sylwetka w locie była, ale żebym to spieprzył. Proszę bardzo, lecimy po rekord świata. Nie, no to był lepszy skok. To było lepszy skok, bez kitu, 247,5. To było 250. Tam nie wyszło już po prostu na końcu. Jakby się to wcześniej w ogóle wybić. Dobra, ten skok już mam gdzieś, ten skok. Z tym skokiem już nic nie zrobimy. Bo to w ogóle źle wyszedłem z progu. No to co, ostatni skok w tym odcinku. Chciałem powiedzieć ostatni odcinek w tym skoku. No niestety, nie wyszło. Nie wyszedł ten ostatni skok. Liczyłem na 250, no nie udało się. Długo w to nie grałem w zasadzie, tak jak już wcześniej powiedziałem. No i co? 20 minut odcinka. No to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze tą gierę, czy już nie chcecie. Jakie gry chcecie. No i przypominam oczywiście o tym, żebyście nam ksywy jakieś wymyślili. To już w zasadzie mówiłem w ostatnim odcinku chyba. Nie wiem, czy to mówiłem. Wydaje mi się, że to mówiłem. No. No i co? Trzymajcie się.
Na razie. Siema.